Was wszystkich bardzo serdecznie. Powitać się bowiem godzi koniecznie. Ale miejmy to wszystko już z głowy, bo strasznie drogi jest czas antenowy. Chciałbym dziś pokazać wam trochę liryki. Młodzieży, dorosłym i wam małe smyki. I w odcinku tym, co się zaczyna, biorę na cel Juliana Tuwima. Urodził się w Łodzi, Żyd z pochodzenia. I choć dzisiaj to nie ma takiego znaczenia, bardzo cierpiał w czasach wojennych z rąk i ust ludzi o poglądach odmiennych. Podróżował przez to po całym świecie, to kryjąc się, to domu szukając, jak wiecie. A pierwsze lata spędził Tuwim w Łodzi. Tu też do gimnazjum męskiego chodził. I choć raz musiał klasę powtarzać w szkole, był inteligentny i oko miał iście sokole. Potem próbował studiować w Warszawie, lecz nie warto rozwodzić się o tej sprawie. Istotną jest zaś rzeczą, że dużo pisał. I dzięki temu każdy o nim z czasem usłyszał. Wraz z grupą przyjaciół założył bandę, nadając jej wdzięczną nazwę Skamander. A była to nazwa mitycznej rzeki, co opływała Troje dawnymi wieki. Panowie mieli ze sobą wspólnego wiele, zainteresowania, założenia i cele. Najbardziej lubili najnowsze odkrycia, opisując przy tym teraźniejszość życia. Aby pikanterii dodać sytuacji, powiem wam o jednej jeszcze informacji. Choć to tylko wiersze i poetyka, używał Tuwim ostrego języka. Czasem rzucał takimi bluzgami, że można go nazwać poetą z jajami. Przykładem wiersz z poezji Kwiatu. Słuchajcie uważnie początek cytatu. Wiersz, w którym autor grzecznie, ale stanowczo uprasza liczne zastępy bliźnich, aby go... pocałowali. Ciekawy ten tytuł. To w sumie się chwali. Przepraszam was bardzo, że słowa brzydkiego użyć musiałem, lecz nie chciałem mówić, więc wygwiazdkowałem. Pisał też Tuwim wiele dla dzieci, jak to mieli w zwyczaju niektórzy poeci. Przypomnijmy sobie jego bajki i ich postacie. Założę się, że i wy wiele z nich znacie. A pamiętacie wierszyk o tytule Rzepka, co ją ciągnęła rodzina krzepka? Jak mógłby brzmieć w dzisiejszym świecie? Bo znając to wszystko, co jest w internecie, znając ludzką kulturę i te seriale, nic chyba nie powinno zdziwić już wcale. Weźcie więc do ręki kawałek chlebka, zapraszam na update. Kiepska Rzepka. Dziadek w ogrodzie miał roślin tysiące. Osty i mniszki, pokrzywy parzące, a nade wszystko w cieniu ogrodu posadził dziadek kiedyś za młodu mak, konopie i inne zioła, doglądając ich pilnie każdego wieczora. A gdy wszystko wyrosło i było gotowe, robił dziad zbiory i nasiona siał nowe. Z plonami jechał na rynek, lecz czarny, i zbijał tak stary majątek koszmarny. Razu pewnego dziad uległ marzeniu. Posadził rzepkę przy ogrodzeniu. Rosło sobie warzywo rok cały i wreszcie, gdy czas już był doskonały, podszedł dziad do swego warzywa, podwinął rękawy i rzepkę wyrywa. Choć koksem był dziadek i niezłą miał krzepę, niełatwo wyciągnąć dorodną rzepę. Zadzwonił więc dziadek po syna Roberta. Tak przyjechał Robert Burnejka. Rwie syn rzepkę niczym stejka z grilla. Taka ogromna była to siła. Rzepka znów jednak górę tu wzięła i hardo stojąc nawet nie drgnęła. Panowie się chwilę ponamyślali, głęboko westchnęli i znów próbowali. Dziadek za rzepkę, Robert za dziadka, a za Roberta Rosalia, prababka. Za Rosalię Ferdynand się złapał, a na koniec Arnold doczłapał. I znowu się wszyscy siłą nadeli. Huknęło, strzeliło i wyciągnęli. Rzepka na dziadka, dziadek na syna. Syn zgniótł prababkę, nie jego to wina. Prababka na Ferdka, Ferdek na boczka.
straszna była tego otoczka. A na koniec tonie mrzonki. Arnold spadł plackiem na dziadka sadzonki. Mina dziadka nie była wesoła, bo zmiażdżył Arnold wszyściutkie zioła. Co teraz począć i cóż tutaj zrobić? Nie będzie jak w tym roku zarobić. Morał tu jeden jest, przyjaciele. Nie kombinujcie w życiu zbyt wiele, gdy chcecie ominąć komplikacje i stresy. Nie wciągajcie przyjaciół w swe czarne biznesy. Jeśli chcecie, też rymujcie lub po prostu subskrybujcie. Oby wciąż wam było mało, bo na tym kanale jeszcze będzie się działo.